Jeśli Państwo pozwolą, to teraz ja poproszę na tę skromną estradę mojego przyjaciela, człowieka, którego bardzo szanuję i kogoś, kogo, jak sądzę, też Państwo lubią. Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyszli na ten koncert. Przybywa nas jeszcze. Mieliśmy opóźnienie, no nie związane do końca z naszymi planami. Cieszę się, że nas jest tu tak wielu. To jest kolejny koncert, który został zorganizowany z cyklu Polskie Śpiewanie przez Gazetę Polską. Kiedy go zaczynaliśmy organizować, chcieliśmy, żeby ludzie razem nauczyli się śpiewać, cieszyć patriotyzmem, cieszyć tym, że są. Nigdy nie przyszło nam do głowy, że koncert Polskie Śpiewanie będzie organizowany z tak bardzo smutnej uroczystości. Ale jednocześnie mamy szansę, śpiewając tu razem, będąc tu razem, zbudować coś nowego, wspaniałego. Gazeta Polska będzie organizować dalej te koncerty. Uważnie czytajmy ogłoszenia, bo dobrze by było, żebyśmy nie poprzestawali tylko na rocznicach. Dobrze by było, żebyśmy się na takich koncertach spotykali we wszystkich gronach. Śpiewając możemy łączyć się we wspólnotę narodową i pokazać to, co w nas jest najlepsze. Bardzo dziękuję Skokom, które pomogły nam zorganizować ten koncert i wszystkim, przede wszystkim warszawskiemu klubowi Gazety Polskiej, który tradycyjnie już organizuje koncert Polskie Śpiewanie z Anitą Czerwińską. To dzięki nim możemy się tutaj spotykać. Są tu przedstawiciele klubów z całej Polski. Ponad 200 klubów Gazety Polskiej przyjechało spotkać się dzisiaj. Wszyscy są na krakowskim przedmieściu, teraz przybywają, jest nas coraz więcej. Wiem, że na koncert też chce przyjść za chwilę Jarosław Kaczyński. Może będzie tu z nami przez kilka minut. Po koncercie zapraszam na mszę świętą na godzinę 19. To już tyle, żeby nie zabierać czasu, bo jesteśmy i tak już bardzo opóźnieni. Bardzo dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy tu przyszli. I zapraszam teraz człowieka, który jest wychowawcą wielu pokoleń. A o nim powie za chwilę Jacek Sobala.